Zapraszam dzisiaj Was na mój kanał Ekokreatywna, na filmik z holem lumpeksowym. Wybaczcie, że jeszcze nie jestem w pełnej formie głosowej, no ale to musi potrwać. Słuchajcie, tymczasem zdecydowałam się, że już czas zacząć nagrywać i dla Was, bo czekacie na filmy, no i też nie mogłam się doczekać, żeby Wam pokazać niektóre moje perełki. A dzisiaj będzie właśnie taki mieszany hol lumpeksowy, będą dwie piękne suknie vintage. Wow, na samym końcu oczywiście. Zobaczycie też właśnie różne rzeczy z przecen i też z takich nowych towarów. No i po prostu zapraszam Was na relacje i oczywiście Was zachęcam do zasubskrybowania i polubienia filmiku. Koniecznie jest to dla mnie bardzo ważne, jeśli Wam się spodoba. Lecimy do zakupów, czyli do relacji z lumpeksów i namierzymy i stylizację. Cześć kochani, jesteśmy przed Joyem w Gdowie, słuchajcie, na ulicy Krakowskiej i zaraz zobaczymy, co uda się kupić dzisiaj po 7 zł. Słuchajcie, mamy tutaj koszulkę od Massimo Dutti i to naprawdę fajną, wcale nie zniszczoną. Wisiała co prawda gdzieś tak ukryta, więc być może ktoś sobie ukrył i nie przyszedł potem. Tutaj bardzo fajna z wiskozy, bardzo ładnym kroju koszulka i angorowy sweterek z takim pięknym brzegiem, taki w formie mikrosweterka właśnie, jakby narzutki. I piękny samodziałowy sweter, ręcznie robiony z wełny. Naprawdę w idealnym stanie i powiem Wam, że on wygląda dużo ładniej na żywo niż w filmie, bo jest naprawdę super wykonany, piękne warkocze. No ekstra jakość, bardzo gruby sweter też jest to, na pewno wełna naturalna. Koszulka tutaj mamy znowu, tym razem założyłam ją jednak na siebie. Słuchajcie, na wyprzedaży niedużo kupiłam, więc idę teraz do drugiego Joya, koło domu towarowego w Gdowie i będę patrzeć na nowy towar. Mierzyłam spódniczkę z wiskozy w dosyć fajnym kolorze, natomiast bardzo cienka była ta wiskoza i w końcu się nie zdecydowałam. Tutaj był świetny sweter z alpaki, z takimi prześwitami, naprawdę fajny, ale wiecie co? Bardzo drogi jak na to, że był dość mocno skulkowany i musiałabym dużo pracy mu poświęcić. Uważam, że jednak było to za drogo jak na ten stan, mimo że oczywiście dało się go odnowić. Tutaj przepiękny szal z wełny, który zobaczycie za chwilę w holu. Naprawdę mega mięciusieńka wełna merino, przepiękne, przepiękna rzecz, słuchajcie. I były bardzo fajne nowe baleriny, których jednak się nie zdecydowałam wziąć. Jesteśmy przy Babskim Raju, to jest Ciucholand w Gdowie, w pobliżu rzeki. Słuchajcie, idę zobaczyć co nowego, bo sklepik dopiero się otrwał, jest to sklepik sezonowy. Tyle jak chodzi o relacje, no i zaczniemy od tych lumpeksów, które były właśnie w relacji, a później na samym końcu będą pozostałe rzeczy. Kupiłam taką piękną bluzkę, którą widzieliście tam w przebitkach. Jest to jedwab naturalny. Z przodu jest taki panel wszyty niestety ze sztucznego materiału od spodu. Myślę, że jest to po to, żeby ta bluzka się nie rozciągała za bardzo, ale oczywiście można sobie to bez problemu wyciąć, zostawić troszkę większy tutaj nawet, myślę, że nawet spokojnie można tego nie obrabiać, bo to jest taki rodzaj zwartego bardzo jedwabu, takiej satyny jedwabnej, która się nie strzępi specjalnie, więc myślę, że nie będzie z tym żadnego zero problemu, jakby ktoś sobie chciał taki panel wyciąć. Tymczasem jest to bluzka, jak widzicie, w takim pudrowym różu, bardzo fajny ma krój. No i zobaczcie, jak to wygląda. Oczywiście przebitkę też Wam wkleję tam. Na przykład tutaj sobie do tych moich jedwabnych szarawarów mini obcasik, żeby trochę się podnieść, bo te spodnie są dość długie, by się nie przytłoczyć do ziemi. No i bluzeczka jest bardzo, bardzo fajna, ma super ten rękaw i wiecie co, to jest taka SKM-ka, ona ma 47 w pachach, więc no na L-kę nie będzie, natomiast właśnie będzie spokojnie na rozmiary S i M. Bardzo, bardzo ładny materiał i kolor. Jestem ciekawa Waszych opinii, jak się Wam podoba taki krój. Mi się wydaje, że jest fajny, taki właśnie nowoczesny i do wielu rzeczy można taką bluzkę wystylizować, także Wam chyba będę tą bluzkę odsprzedawać, bo dość już mam takich pastelowych bluzek, a jeszcze zobaczymy. Nie jestem jeszcze zdecydowana, ale w każdym razie uważam, że jest bardzo fajna. Dajcie znać, jak w niej wyglądam. Czy nie jest troszkę za blada dla mnie też? No teraz po chorobie to na pewno nie jest za blada dla mnie, bo wyglądam trochę, mimo wiecie, starań, makijażu, wyglądam trochę słabawo, ale pomijamy ten temat. Zobaczcie całą stylówę, tak to wygląda.
Naprawdę bluzka jest spoko, ona sięga więcej do bioder tutaj. Jest taka raczej prosta w kroju, tam nie ma żadnych udziwnień. Także naprawdę uważam, że fajna zdobycz. Słuchajcie, jak na wyprzedaż, no i dzięki Bogu, że te wyprzedaże jeszcze są jako takie, że nie po 2 złote już, ale są, to mi pomaga egzystować, wiecie, z moim sklepem. Bo na tych nowych towarach to jest tylko tak, żeby, wiecie, żeby mieć jakieś perełki, żeby utrzymać zainteresowanie głównie. No, słuchajcie, następna rzecz, którą kupiłam w tym sklepie, jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Jest bardzo gruba. No szkoda, że już się zima skończyła i już te mrozy, może jeszcze coś wróci, ale pokażę Wam, sweter jest rewelacyjny, jest sweter wełniany, to na pewno, bo to i w dotyku czuć i nawet widać to. Bardzo gruba wełna, ktoś przepięknie wykonał ten sweter, naprawdę bardzo, bardzo równo, bardzo porządnie. Zaraz Wam pokażę szczegóły. Piękny ma kolor, taki fiolet śliwkowy. Jak widzicie, naprawdę jest bardzo gruby. Ma bardzo pięknie wplecione te warkocze i zobaczcie w ogóle, jak to jest tutaj bardzo, bardzo pięknie naprawdę zrobione. Co więcej, on się tak jakby rozszerza, tak jak żakiet od pasa trochę. I tutaj od pasa ma takie, jakby te warkocze się rozszerzają właśnie, zwężają się nieco w pasie i rozszerzają się u dołu, co jest super mykiem, bo on właśnie wtedy lekko wygląda jak taki taliowany żakiecik. Super pomysł. Nie jest to taki typowy sweter, tylko można by to już podciągnąć sobie pod taki żakieto-sweter. Natomiast ja bym tu wymieniła guziki. Te guziki nie są złe, ale trochę tak trącą myszką, nie trącą niczym innym. Trochę wydaje mi się, że robią taki właśnie taki wygląd sweterka. Ale gdybyśmy tutaj dołożyli na przykład ozdobne metalowe guziki, to myślę, że to by wyglądało dużo bardziej i nowocześnie, i bardziej żakietowo właśnie. Co spróbuję zrobić? Może Wam nawet pokażę taką drobną symulację, jak by wyglądał sweter z wymienionymi guziczkami. Oczywiście mogę to też zrobić, jakby ktoś chciał ten sweter. A ten sweter jest minimalnie za duży na mnie i trochę ten kolor też, też mi się wydaje dla mnie za ciemny. Raczej chyba ciemniejsza uroda by w tym lepiej wyglądała. No zresztą swetrów tego typu u mnie ostatnio dostatek, więc sweterek leci do sklepu oczywiście. Ale jestem zachwycona czyjąś robotą, wiecie, że te samodziałowe swetry, swetry robione ręcznie są teraz niesamowicie drogie, więc się zawsze cieszę, jak znajdę jakiś super jakości, taki wełniany i w bardzo dobrym stanie. Jeszcze bardzo ładnie wykonany w tym przypadku. Kolejna rzecz to jest taka, słuchajcie, bluzeczka Massimo Dutti, naprawdę super, w bardzo dobrym stanie, w zasadzie naprawdę wygląda praktycznie jak nowa, na mnie dużo za duża, tu jest napisane, że to jest rozmiar XL i rzeczywiście wydaje się, bo to jest ściągacz, ale zobaczcie, to jest spora koszulka, pięknym kolorze, pokażę Wam z bliska, w super kolorze, naprawdę świetna, no powiem Wam, że takie basiki rzadko w takim świetnym stanie się z Massimo Dutti znajduje, bo to jest jednak taka już marka, że ktoś raczej coś kupuje, to z przekonaniem i nosi. No ale może, nie wiem, może kolor nie spasował, może była trochę za mała czy coś. W każdym razie świetna, bardzo fajna markowa koszulka. Rzecz z tego sklepu, no niestety z nowego towaru, ale bardzo, bardzo mi się spodobała i postanowiłam ją kupić dla Was, do sklepu. Ponieważ jest to 100% wełniany, duży, piękny szal w bardzo dobrym stanie. Zobaczcie, jest metka oczywiście ze składem tym razem, bo skoro mówię, że 100% wełna, to znaczy, że jest metka. Prześliczny kolor beżu, taki beżowo-szarawy lekko, ale w sensie, no nie chodzi mi o to, że jest szary, bo nie jest szary, jest to beż jednak, ale naprawdę, no patrzcie, przepiękny. Bardzo duży, bardzo, bardzo przyjemny. Wiecie, to nie jest napisane, że to jest wełna merino, ale z dotyku wnioskuję, że jest. Absolutnie nic nie gryzie. No to jest taki dotyk jak te swetry właśnie, które niedawno z tej firmy Wam pokazywałam, z którą współpracuję. No patrzcie, jakie to jest piękne. Przepiękne. No ja nie jestem jakąś ogromną fanką beży, co czemu przetrzy moje ubranie dzisiejsze, no ale tak wyszło. Słuchajcie, jest naprawdę superowy ten szal. Bardzo go Wam polecam. No i jest
świetnym stanie. Nie wiem, czy się orientujecie, ale naprawdę szale z wełny są bardzo, bardzo drogie. No, praktycznie można by powiedzieć, że prawie są w cenie swetrów, więc bardzo się cieszę, bo no, śliczny jest. Naprawdę będzie miał ktoś mega pociechę z niego. Ja już właśnie mam trochę tych szali, ja mam całą półkę szali. Może kiedyś Wam pokażę kolekcję szali i chustek. Naprawdę jest tego sporo. Więc kolejnego szala już sobie nie zostawiam, to musi już być coś nie z tej ziemi, żebym ja sobie to zostawiła, coś takiego, co na przykład czego szukałam. A czasem tak jest, że szukam jakichś pojedynczych rzeczy. Jak chodzi o te sklepy, to tyle, bo ja naprawdę tam dużo nie kupiłam. Kochani, kolejna rzecz to taka bluzka z wiskozy. Naprawdę jest świetna, tylko dlatego ją kupiłam. Wiecie, ostatnio stwierdziłam, że takich basiców raczej nie kupuję do sprzedania, oczywiście dla siebie tak. To się za bardzo nie opłaca, powiecie, koszulki wiskozowe, no to nie jest jakaś bardzo droga rzecz, też nowa. Natomiast jeżeli coś jest naprawdę fajne, tak jak ta koszulka, no to warto, nawet jeżeli tam nie jest to jakieś bardzo opłacalne, ale warto to po prostu mieć jako taki basic, nawet dla klientów do przymierzenia do czegoś. Ale w każdym razie jest to naprawdę fajna koszulka w rozmiarze L marki C. Jest superowa, ma piękny kolor, właśnie taki pudrowy róż z takim lekkim odcieniem lila, bardzo ładny kolor, naprawdę. Fajny rękawek, bo to nie jest ani jakiś obcisły podkoszulek, więc ten rękawek też będzie taki luźny. Super dekolt, naprawdę takie dekolty są bardzo, bardzo fajne i myślę, że szczególnie dla osób w trochę większych rozmiarach, gdzie właśnie te osoby mogą pochwalić się przynajmniej jakimś małym, małym procentem swojego pięknego zwykle biustu. Także myślę, że jest to fajne, że właśnie taka koszulka jest z lekkim dekoltem, który już trochę wyeksponuje na wiosnę cokolwiek kobiecego, ale nie jest też jakaś bardzo, bardzo krzykliwa, nie odsłania ramion, więc myślę, że w sam raz jest i dlatego stwierdziłam, że skoro jest jak nowa, to warto ją kupić. No i dajcie znać. Ja oczywiście dla Was tu przymierzę do czegoś fajnego, luźnego takiego, do na przykład spódnicy maxi jedwabnej, żebyście zobaczyli, że naprawdę porządna, ładna wiskoza, ładna koszulka będzie robić też fajną robotę w stylizacji. Wybaczcie, przyznaję, że trochę kosztuje mnie głosowo i zdrowotnie wysiłku mówienie dzisiaj, ale nie przejmujcie się tym. Lecimy teraz do babskiego raju, bo to jest wszystko, jak chodzi o te zakupy w sklepach Joy. No i w babskim raju kupiłam kilka rzeczy fajnych, naprawdę fajnych, super. Zawsze kupuję tam fajne rzeczy. Polecam Wam ten sklep. Oczywiście, jeśli będziecie gdzieś w okolicach Gdowa w sezonie letnim, to zajrzyjcie sobie tam. Można sobie to oczywiście wpisać i wyszukać. Sklepik babski raj Gdów. Kupiłam naprawdę super rzeczy w stylu takim właśnie trochę old money, quiet luxury. Bardzo fajne rzeczy, jak chodzi o lato, bo naprawdę takie rzeczy super wyglądają i do opalonej skóry, i po mieście, i na wakacjach. Tutaj mamy koszulkę od Casual Collection by FNF. Ja bardzo lubiłam tą firmę, jak była w Polsce. To jest 12 rozmiar, czyli właśnie taka L-ka. I to jest sukienka w formie szmizjerki z takimi ciemniejszymi guziczkami, takimi jakby rogowymi, co jest super. One są bardzo jakościowe, już Wam pokażę z bliska. Też oczywiście Wam tak poglądowo zupełnie przymierzę tą sukienkę potem. Bardzo, bardzo fajny materiał, bawełna oczywiście. Zobaczcie, jakie ma super rękawki. Ten rękawek też nie jest jakiś krótki, ma kieszenie, ma pasek. Świetna, naprawdę superowa sukienka. Powiem Wam, że wow, ma zapasowy guzik, jest naprawdę jak nowa, także super, ja się bardzo, bardzo cieszę z tej sukienki, szukam składu, ale oczywiście jest to 100% bawełna, tak. No i w dodatku, o, tutaj mam coś pasującego do tej sukienki, a nawet może dwie rzeczy, jeśli uda się je zestawić fajnie, to jest taka sukienka midi, więc prosta, bardzo ciekawa, naprawdę super twarzowa w lecie. Pierwszy żakiet, właściwie taka kurtka bardziej, jest to śliczna bluza od Eat Dust. Słuchajcie, jedz kurz. Super nazwa dla firmy. Antwerpia.
czyli jest to belgijski produkt. Piękna bluza, naprawdę jestem zachwycona tą kurtko-bluzą. No i też jest jak nowa, zobaczcie. Oczywiście jest to też bawełna. Rozmiar L, czyli taki sam rozmiar jak sukienka, mógłby być kurtką do tej sukienki wręcz. Przepiękna rzecz, naprawdę, zrobione w Portugalii, quality garments, czyli to znaczy, że jakościowe ciuszki, 55% bawełny oraz 45% wiskozy. Śliczna i taka trochę grubsza bluza, spokojnie na wiosnę jako kurtka, spokojnie, oczywiście nie przeciwdeszczowa, wiadomo, ale no, super fajna modowa rzecz, w pięknym odcieniu czerwieni, takim lekko malinowym, szczególnie, że tutaj te niebiesko-białe elementy nam dodają takiej świeżości. Tym bardziej wygląda to malinowo, ale to jest kolor malinowy. Zobaczcie, no i oczywiście zmierzę Wam do tej sukienki, ale byłaby taka kurtka przepiękna do jeansów. No i super marka, pięknie uszyta, zobaczcie, jak to jest ładnie tu uszyte wszystko. Ma sygnowane guziczki. Ekstra zdobycz, naprawdę z tej bluzy się bardzo, bardzo cieszę, jest świetna po prostu. Bardzo mi się podoba. I do tego jeszcze alternatywnie żakiet od Gary Webber, więc świetna firma. I piękna kolorystyka tego żakietu, słuchajcie, naprawdę świetna. Rękaw 3/4, to jest właśnie trochę takie jakby imitowany tweed, ale taki bardziej jakby bawełniany. Chociaż jaki jest konkretny skład, to Wam zaraz powiem. 80% stanowi bawełna i do tego jest dodatek wiskozy lekki. No, także super, super, bardzo piękny żakiecik. Ja bym to nazwała żakiecikiem, chociaż to jest rzecz taka... No żakiecik jerseyowy, bo on jest rozciągliwy, piękny. No na mnie absolutnie rozmiar nie, bo ten żakiecik jest lekko taliowany, ale no myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajny żakiecik na lato i ma takie zamykanie na hafteczki. To Wam pokażę, bo to jest piękny detal. Ma tutaj super zrobiony detal. On nie ma podszewki, ten żakiet to jest taki bardziej letnio-wiosenny żakiet, ale zobaczcie, że jak jest bardzo ładnie tutaj taśmą wykończony cały brzeg, nie żadne tam ucięte. I kieszonki z przodu też mają takie frędzelki na sobie. Super. Bardzo piękna rzecz. No i ostatnia rzecz jest taka bardzo vintage. Ostatnia z tych zakupów w sensie. W stylu vintage właściwie, bo chyba nie jest vintage. Marka Gomai. Tak wygląda metka. Jaki skład tego żakietu? Tak czy inaczej bym go kupiła, bo jest piękny, więc nie wiem konkretnie jeszcze jaki skład, bo nawet nie patrzyłam, słuchajcie. Jest to poliester, bawełna, acetat, akryl i dodatek innych włókien. Piękne kolory ma ten żakiet. To jest taki kurtko-żakiet. Patrzcie, jaki idealny ciuszek na wiosnę, na przykład właśnie do jeansowych spodni, do spódnicy jeansowej. No coś pięknego. Obszyty jest aksamitem tutaj. Tutaj też z przodu i z tyłu ma taką taśmę aksamitną, na wszystkich jakby szwach, a z przodu jest jeszcze taki poziomy paseczek. Piękne kolory, no powiedzcie sami, no przepiękne kolory są. Sorry, że się tak ekscytuję, oczywiście ostatnio już niektórzy się denerwują, jak mówię przepiękne, ale wiecie co, no trudno, żebym się hamowała, jeżeli mam jakieś swoje opinie, czy coś czuję, no to mówię, no bo po prostu taka jestem. Jeżeli kogoś to uraża, to przykro mi. No cóż, jestem, ekscytuję się ubraniami, po prostu. No trzeba to zaakceptować, albo no, nie jest to kanał dla tej osoby. Słuchajcie, pokażę Wam teraz jeszcze dwie rzeczy, które chcę odsprzedać z mojej szafy. Mianowicie, dawno nie nosiłam też tych shortów. Są to bardzo fajne takie trochę glamour shorty od ASOS. Rozmiarze 8 czy 36 typowe. One są niby dobre na mnie, ale są na mnie za krótkie. Już nie noszę czegoś takiego, ale są bardzo fajne. Zobaczcie na te wzory. Typowe takie z wyższym stanem shorty, ale no po prostu nie, już tak krótkich rzeczy nie noszę, więc jeżeli ktoś jest młodszy albo ma okazję włożyć coś takiego, piękne ptaszki są. One są wyhaftowane koralami, niczego nie brakuje, w stanie superowym. Takie beżowo-kaki shorty z takim stalowym kolorze, wyhaftowanymi ptakami. Bardzo fajna rzecz w stylu gramur, do takiej eleganckiej bluzki na wieczór i do lekkich obsasików pięknie wygląda, naprawdę. Kolejna rzecz z moich dzieł tym razem.
będę sprzedawać tą bluzkę, ponieważ ona nie jest w najlepszym dla mnie kolorze. To jest bluzka, którą przerabiałam z jedwabnej sukienki i rzeczywiście to jest jedwab. 90%, 97% jedwabu tam było. Ja odprułam metkę, ponieważ ona była bardzo drapiąca i w złym miejscu, gdzie uwypuklała jakby tutaj w miejscu takim sylwetki była, że było ją widać po prostu. Ale jest to na 100%, 97% jedwabiu z dodatkiem elastanu, po prostu po to, że ta bluzka się trochę naciągała. No i naszyłam na nią aplikację ręcznie, słuchajcie, wiele godzin pracy naszywanie ręcznie takiej aplikacji, no ale w sumie się powiodło. No ślicznie moim zdaniem to wygląda, mnie się bardzo podoba to. Pokażę Wam tą stylówkę, w której byłam, tej spódnicy już nie mam, w zasadzie ją mam, ale ona jest bardzo sprana ta spódniczka, więc ona się tylko do stylówek nadaje, do noszenia już bym jej nie proponowała. Chyba, że jako halka, bo to też jedwabna spódniczka była. No piękne to jest i jeżeli ktoś chce, to jest rozmiar mniej więcej SM z szerokimi ramionczkami. Naprawdę porządnie to jest zrobione, ja to bardzo porządnie przyszyłam, to się na pewno nie odpruje. Jedyne co to radzę prać, oczywiście w rękach, bo wiecie, no jednak rzeczy z naszyciami zawsze bezpieczniej wyprać delikatnie w rękach, tym bardziej, że tutaj z praniem nie ma żadnego problemu. Także jeśli ktoś by chciał moje dzieło, to zapraszam Was do kontaktu. Przepraszam Was bardzo. A i kochani, już pisałam do jednej osoby, która była zapisana do kolejki o te jedwabne spodnie. Słuchajcie, jednak okazało się, pani, która kupiła te spodnie, obawiała się, że będą trochę za małe, ale jej się tak podobały, że zaryzykowała. No i niestety rzeczywiście okazały się za małe, więc osoby, które tam chciały te spodnie, a niestety mam tyle maili, słuchajcie, że nie jestem w stanie odnaleźć teraz, kto był chętny na te spodnie. Chyba dwie osoby tam w kolejce były, więc dzisiaj od nowa po prostu, kto pierwszy, ten lepszy się zgłosi. Te jedwabne spodnie z wysokim stanem w rozmiarze L, ja już podawałam wymiary, jeżeli ktoś nowy by się zgłosił i chciał wymiar, to oczywiście podam. To jest typowa L-ka, ale słuchajcie, to nie jest taka bardzo większa L-ka, tylko taka trochę mniejsza L-ka, po prostu, nie przesadzajmy. Przy okazji przypominam Wam o moich butach, które też ręcznie malowałam, rozmiar 37 i które są na mediach społecznościowych, również na YouTubie. Jakby ktoś chciał te buciki na obcasie, są więc dla osób, które lubią obcasy. No i kochani, muszę szybko już teraz kończyć, więc na końcu, tak jak obiecałam, pokazuję Wam piękne suknie vintage, które udało mi się kupić. Być może jedna z nich będzie do jednej z moich ról w Teatrze Loch Camelot. A jest to taka suknia, wiecie co, wydaje mi się, że to są suknie z lat 70-tych, 80-tych, raczej 70-tych, patrząc po detalach i wykonaniu. Przesuperowa suknia, która może robić na taką suknię końca XIX wieku, początku XX. I wydaje mi się, że pasuje do mnie i w ogóle pasuje na mnie. Tutaj pewnie bym musiała sobie jeszcze jakiś paseczek dołożyć i halkę taką, wiecie, trochę budującą, czyli taką z tiulem pod spód. Ale suknia jest naprawdę ciekawa. Ja tutaj dopięłam sobie kamejkę, ale ona miała takie kwiatki już przypięte, co tutaj widać. Bardzo ładna koronka, naprawdę jakościowo wykonana i suknia jest jak nowa, słuchajcie, więc pokażę się Wam oczywiście teraz w tej sukni. Jeżeli ktoś chce zobaczyć w roli, to proszę sobie przyjść do Teatru Loch Camelot, w soboty gramy. No i być może w tej sukni będę właśnie występować. Jest to bardzo prawdopodobne, bo jest ona w takim stylu, a jedną mam troszeczkę już zniszczoną, moją taką suknię właśnie sceniczną, no więc ta powinna się idealnie nadać. Naprawdę ma ślicznie zrobione detale. Ja sobie żartuję, że to jest suknia wczesny Adidas. Ma te trzy paski. No to oczywiście głupi żart, ale dobra. Suchar musi być, słuchajcie, zawsze jakiś. Więc lecimy do drugiej sukni. Tą suknię prawdopodobnie będę sprzedawać, wystawiać jako suknię ślubną, bo jest naprawdę piękna. Ma przepiękną koronkę, ma bardzo ładny krój linii A. Jest, jednocześnie jest i skromna, i taka urocza, naprawdę fajna. Rozmiar S oczywiście. Naprawdę świetna, w idealnym stanie suknia. Tutaj słuchajcie, nie ma żadnych wad. Ona nie ma nigdzie żadnych zarzuceń. Jest, no jest super. No słuchajcie, widać po prostu, że jest to jeszcze w starej daty zamek. Tak to można określić.
No ale piękna, bardzo delikatna, bardzo romantyczna suknia. Ciekawe te bufiate, rękawy takie, ale nie ma jeszcze takich przesadzonych lata 80., nie? Że te ozdoby i to wszystko jest takie, że aż za bardzo wszystko, prawda? Wydaje mi się właśnie, że dlatego, że to jest suknia z lat 70., taka typowa z lat 70. Piękny vintage, naprawdę prześliczna sukienka. Także tadam! Zdobycz dla panny młodej jakiejś. Słuchajcie, na dzisiaj tyle, bo już naprawdę ledwo mówię. Tymczasem, kochani, bardzo serdecznie Was oczywiście pozdrawiam. Piszcie, co sądzicie, które rzeczy się Wam podobają. Piszcie na maila moda.kreatywna@gmail.com. No i oczywiście też zachęcam, jeżeli ktoś miałby ochotę postawić mi kawkę, to od 5 zł już można w opisie filmiku. Oczywiście, tak jak zaznaczałam ostatnio w komentarzach, to nie jest żaden obowiązek i można równie dobrze też polubić filmik. Dla mnie to jest równie fajna nagroda. Także kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia wkrótce.